pan Łukasz Ciołko z Ministerstwa Kultury. Witam państwa. Zapewne chciał pan rozmawiać ze mną na temat programu ministra rozwoju sektorów kreatywnych, który to program umożliwia finansowanie przedsięwzięć także z zakresu VR, czy też organizacji tego typu spotkań branżowych, bo tak jak mówiłem na rozpoczęciu, dzisiejsze wydarzenie, jutrzejsze, zostało częściowo sfinansowane z programu ministra kultury rozwoju sektorów kreatywnych. Tak, tak, słyszeliśmy, że właśnie ministerstwo się zaangażowało, za co oczywiście bardzo dziękujemy. Proszę powiedzieć nam, jak dużo instytucji kultury, bo ja reprezentuję Niepodległą, więc wiem, że prowadzimy projekty, przygotowujemy produkcje filmowe, VR-owe, które mają zachęcać do poznawania edukacji. Są projekty Narodowego Centrum Kultury, Instytutu Adama Mickiewicza. Czy ten VR, tudzież rozszerzona rzeczywistość AR, staje się coraz bardziej popularny? Możemy powiedzieć, że te instytucje kultury rzeczywiście poza tymi, które wymieniłem, są zainteresowane tą technologią. Myślę, że to właściwie już nie jest kwestia chęci, a konieczności. Jeżeli chcemy docierać do coraz młodszego widza, to musimy korzystać z takiej technologii, jaki ten najmłodszy widz, z jakiej chce korzystać. Czyli wszystkie kwestie, które bazują na nowoczesnych technologiach, takich chociażby jak VR, są pożądane, aby po pierwsze zachęcić, a po drugie przekazać wartościowe treści, czy to historyczne, czy szeroko rozumianej kultury. I można powiedzieć, że to jest pewnego rodzaju truizm, kiedy powiemy, że to jest nasza przyszłość. Szczególnie czas pandemii pokazał nam, jak ważne jest przenoszenie możliwości uczestniczenia w kulturze do sieci. Podczas lockdownu, w których uczestniczyliśmy, wszystkie te instytucje, które oferowały treści online, cieszyły się popularnością. Ludzie w ten sposób chcieli spędzać swój wolny czas, a jednocześnie oglądać wartościowe treści, uczestniczyć, odbierać w kulturze i odbierać ją w ten sposób. I jako resort, pan minister kultury i dziedzictwa narodowego wprowadził program dotacyjny rozwoju sektorów kreatywnych jako instrument, narzędzie do finansowania różnych przejawów, projektów w ramach sektorów kreatywnych, także tych, które mają zadanie, których twórcy stawiają sobie zadanie dotarcia do tych młodych odbiorców i pokazania treści nie tylko historycznych, nie tylko kulturowych, ale także edukacyjnych w sposób atrakcyjny dla odbiorcy, w sposób i wizualnie, i technologicznie zaawansowany. To pozostaje nam tylko życzyć, żeby tych projektów było jak najwięcej, żeby młodzież dawało się zainteresować i historią, i kulturą. Dziękujemy serdecznie za wsparcie i dla festiwalu, i dla wszystkich naszych projektów, bo umówmy się, projekty tak jak Biura Programu Niepodległa, tak jak Narodowego Centrum Kultury, instytucji finansowanych ze środków ministra kultury, no bez państwa nie wydarzyłyby się. Jest to oczywiste, ponieważ chcemy, aby poprzez nowoczesne technologie prezentować to, co jest najlepsze w naszej kulturze, w naszym dziedzictwie narodowym, ale także wspierać twórców, którzy są naszym najlepszym kapitałem, jaki mamy do wykorzystania w kraju, ale także chcemy pokazywać ich za granicą, aby faktycznie wspierać talenty i pokazywać, że Polacy są świetni także w nowych technologiach. Dziękuję. Dziękuję serdecznie, a ja oczywiście ponawiam zaproszenie na jutrzejszy dzień na pokazy filmów. Można zobaczyć między innymi film Nie kochać w taką noc, o Aleksandrze Żabczyńskim, który również był finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przygotowany przez, reprezentowany przeze mnie Biuro Programu Niepodległa. Dziękuję i do zobaczenia.